Od momentu nagłego zwolnienia Sławomira i jego żony Kajry z telewizji polskiej, gdzie byli gospodarzami teleturnieju Tak to leciało, życie medialne pary znacząco się zmieniło. Chociaż ich obecność w telewizji zmniejszyła się po przejęciu programu przez Kacpra Kuszewskiego, Kajra nie ustaje w aktywności na platformach społecznościowych. Kajra, wykorzystując media społecznościowe, nie tylko informuje o nowościach związanych z karierą muzyczną Sławomira, ale także dzieli się fragmentami ich życia codziennego. Mimo że para od dawna chroni prywatność swojego syna Kordiana, rzadko ujawniając jakiekolwiek szczegóły na jego temat, ostatnio Kaira postanowiła podzielić się ważnymi informacjami dotyczącymi dziecka. Ta zmiana w podejściu do prywatności może wynikać z chęci odpowiedzi na liczne zapytania fanów lub z potrzeby podzielenia się ważnym momentem lub wydarzeniem w życiu Kordiana. Dzięki temu fani, którzy od dawna śledzą życie Sławomira i Kajry, mogą czuć się bardziej zaangażowani w ich codzienność, co z pewnością jeszcze bardziej zacieśnia więzi między celebrytami a ich obserwatorami. Kaira Zapałowa, znana z dbałości o prywatność swojego syna Kordiana, niedawno postanowiła zaskoczyć swoich obserwatorów, publikując serię zdjęć chłopca. Choć na fotografiach skrzętnie zakryła jego twarz, to jednak podzieliła się ważnym przekazem, który skierowała głównie do nauczycieli Kordiana. Jej post na Instagramie był wyrazem głębokiego uznania i wdzięczności dla pedagogów, którzy mają znaczący wpływ na rozwój edukacyjny jej dziecka. Wyraźnie zachwycona poziomem nauczania w szkole swojego syna, Kaira postanowiła publicznie wyrazić swoją wdzięczność. Drodzy, wspaniali nauczyciele i całe grono pedagogiczne Nauka jest ogromnym przywilejem rozwijającym każdą dziedzinę naszego życia. Dziękujemy Wam, że jesteście tak zaangażowani w edukację naszego syna i każdego dziecka, które pojawia się na Waszej drodze. Cudownie jest patrzeć, jak się rozwijacie i spod Waszych skrzydeł wychodzą nowe uzdolnione pokolenia. Empatia i zrozumienie, wsparcie jest dziś najtrudniejszą lekcją. Dziękuję że tak dzielnie realizujecie to, co w życiu najważniejsze. A dzieci są uśmiechnięte i chętnie chodzą do szkoły. To wyjątkowe, napisała Kaira. Reakcja fanów była natychmiastowa i pełna pozytywnych emocji. Wielu z nich wyraziło swoje uznanie i podziękowania dla Kairy za ten piękny i inspirujący wpis, który nie tylko podkreśla znaczenie edukacji, ale także ukazuje ciepłe relacje między rodzicami a szkołą. To wyjątkowy sposób na podkreślenie, jak istotną rolę w życiu każdego dziecka pełnią nauczyciele, będąc codziennymi bohaterami i przewodnikami po świecie wiedzy i wartości.